Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Drago85, a to jest Minecraft, moja seria Minecraft Single Game. W dzisiejszym odcinku robimy sobie małe porządki. Wszystkim zacznijmy od tego, że potrzebujemy stworzyć sobie... Gdzie są te patyki? Nie mam je przy sobie. Potrzebujemy stworzyć drabinę. O, tu trzy dokładnie. Idealnie tyle potrzebujemy. Tak, żwiru się pozbądźmy. Żyje tutaj. Tu tak samo. Porządek tutaj. I okej. Okay. Jeszcze. O nie, dobra. Na razie tyle nam wystarczy. Tak, chodzi mi o to, że... Rurka wodna. Tutaj sobie zrobimy taką drogę techniczną. Znaczy ja już ją zacząłem robić. Jak widzicie. Potrzebuję właśnie, potrzebuję pozyskać tutaj tego dirta. A to dlatego, że jest on nieuporządkowany. Wszystko po tych wypadkach z meteorami. I teraz to właśnie będę chciał sobie uporządkować. Tutaj troszeczkę ponawijam o tym, co w najbliższym czasie. Tutaj spójrzmy to też w taki sposób. Znaczy nie w takim. Tutaj muszą iść te drugie cegły. Jeszcze w ogóle mam. I to jest czwóreczka. Nie wiem, czy nam nie brać, no to najwyżej wrócimy do domu. I będzie spoko. No się widzicie, że tutaj jeszcze jest pełno dziur właśnie po tamtym wypadku. Tutaj nie przejdę. A tutaj zrobiłem porządek. Tutaj muszę tylko zrobić... Mam dostęp? Mam dostęp. Się będę za chwilę zajmował. Tam sobie posadzimy marchewki. Małchewki. I będziemy mieli pełny żarełka. Chociaż i tak już w sumie mamy jedzenia pod dostatkiem. Mnie nam akurat tutaj nie brakuje. Będziemy cierpieć na inne braki w surowcach, ale na jedzenia, brak jedzenia po prostu narzekać nie możemy. Mamy, że to drzewo zostanie zebrane przez harwestera, jeżeli nie, no to mamy drobny problem. Mamy, nie mamy, no. W sumie jakby na to nie patrzeć, to problemu nie będzie, ponieważ sami je zetniemy. To jest jakiś taki mutancik. Ale okej. Okay. Mówię, tym się przejmować nie będziemy. Nie tutaj. Mógłbym przesunąć ten hałas nieziemski, ponieważ to wszystko jak zbiera dość mocno hałasuje ten harwester, ale to trzeba się do tego przyzwyczaić. Tutaj to jeszcze tak zrobimy. A tutaj z ogarnięciem to... O, dobra, ok. Myślę, że jest ten problem, ale nie. Tylko musimy być ostrożni, żeby sobie za dużo nie zebrać. Żeby się nawet udało. Zebraliśmy za dużo, więc jest dobrze. Tutaj tak samo. Zbieramy ile potrzebne. Tutaj już bardziej nie możemy de facto tego zebrać. Tutaj jeszcze tak. Tutaj
No tu będziemy... No ale to nam to zajmie tą łopatą. Uda mi jeździć zabrać. Ale sobie zepsuliśmy. Jest pełne szczęścia. No właściwie tu nieszczęście. Ale cóż, no to nie poradzimy nic. No, tutaj to tak. No to nawet tutaj to nie musimy. Dobra, tego nawet zbierać nie będę, bo to szkoda. Okay, tutaj mamy dostęp do wszystkiego. Tutaj to zamurujemy. I tak to powiem. No ale okej, miałem mówić o tym, co... Ojoj. Brakło? Brakło. Miałem mówić o tym, co szykuję na najbliższe odcinki. A więc przede wszystkim będziemy kończyć w 100% Industrial Crafta. Znaczy w 100%, to nie jest tak do końca z powrotem, ponieważ tych modyfikacji u mnie nie da się skończyć w 100%. Zawsze coś tam zostanie do zrobienia jeszcze. No ale będziemy mieli wykonane większość. Znaczy już tak, ostatnio robiliśmy sobie rafinerię. Ostatnio robiliśmy sobie rafinerię. Co mi to działa dalej? Muszę śmika dać do pani. Znaczy, to włączyć. Coś tam poszło nie tak ostatnio i... Znaczy, zrobiłem drobną przerwę w wodzie i... nie zatrybiło. Okej. Okay. Już nie powinno wsadzić. Więc zrobiliśmy sobie rafinerię, no i... to wszystko teraz ładnie trybi. Teraz tam się jeszcze przejdziemy. Pokażę wam, jak to robiłem. Troszeczkę tam to zmieniałem. No, niewiele, ponieważ platforma jak stała w ostatnim odcinku, tak stoi dalej. Jedynie co się zmieniło, to że pojawił się silnik, który wypompowuje całe gotowe paliwo do zbiornika. Jeszcze nam braknie tego wszystkiego. Ten motor był naprawdę hardkorowy. Tak, wypompowuje nam paliwo do zbiorniczka. I my potem jeszcze robimy tak, żeby to paliwo zostało przepompowane do dalszych zbiorników. Zbiorniki sobie musimy gdzieś tutaj u nas w bazie, znaczy w tym domu gdzieś. No to jest zrobione takie pomieszczenie stricte, że tak to ujmę, techniczne, które będą się właśnie nadawały zbiorniki wszystkimi paliwami, które uda nam się wyprodukować. A tych paliw naprawdę można na tej paczce modów wyprodukować sporo. Dobra, myślę, to jest tutaj tyle. Tutaj jeszcze to. Tak, tutaj też trzeba to załatać. Dobra. Mamy to załatane. I tutaj już byłoby wszystko, tylko musimy jeszcze koło domu. Tylko najpierw pójdziemy spać, bo potem tutaj te wszystkie cudaki wspomnę, to będziemy mieli totalną lipę. Oblą uniknąć wybuchów. Jeszcze to wszystko muszę pooświetlać, bo jak widzicie, jest już ciemno wokół mojego domu. Ale to wszystko się niebawem zmieni. Oczywiście staram się to tutaj robić wszystko na bieżąco. Tutaj jeszcze. Tak. To jeszcze zrobimy taką zwykłą ścianę. Za dużo z tego nie mamy. Dobra, już nam brakło.
Dirta. A no, gdzieś tam kopa, pewnie w kopalniach, to jeszcze go wydobędę. Tutaj już nam wszystko w miarę rośnie. W miarę, ponieważ no, jeszcze nie wszystko jest, jak widzicie, odbudowane. Nie tak, jak bym chciał. Tutaj te farmy... Farmy akurat ładnie działają. Tutaj ta farma to już w ogóle załatwiona. Teraz właśnie weźmiemy sobie ziemniaczki. Więcej ziemniaczki i marchewki. Marchewki, a ziemniaczki mamy u góry. Też ich sobie troszeczkę weźmiemy, niech się tam posadzą. Gdzie są ziemniaki? Aha, ziemniaki są w skrzynce, dobra. Nie, że to jeszcze nie jest transportowane. Potem oczywiście będziemy to jakoś automatyzować. Myślę, że tyle wystarczy, żeby po prostu ziemniaczki trafiały do pieca, były przepalane, ale część, żeby też trafiała właśnie do tego, tutaj właśnie do plantera. Zrobimy to może w ten desen. Tak, dobra, ziemniaków. Chciałbym więcej niż marchewek. Także si. Teraz jak wejdziemy na górę, zobaczymy, jak to tam wygląda. No dobra, więc mówię, że będziemy zajmować się dalej Industrial Craftem, więc będziemy starać się go jakoś tam ukończyć. Następnie zajmiemy się podróżami w przestrzeni po prostu Mist Craftem. Tak, wejdziemy za Mist Crafta. A następnie weźmiemy się za Archmagicę. Ja już podstawę właśnie mam Archmagiki. Zresztą tam zacząłem się tego maga, aczkolwiek jeszcze nie mam żadnych czarów. Lecz po prostu nic nie poodkrywamy. Po prostu chciałem to zrobić na odcinku, żebyście mogli wszystko zobaczyć. 16 podków, 4 nam starczy. To jest za mało, no ale okej. Żebyście mogli razem właśnie tymi mudami pobawić. Może starczy tylko. Nie, nie starczy. Dobra, jeszcze tutaj trochę tam za daleko właśnie to wyszło. Nie, nam braknie tych podków. Nie wiem, czy że jednego. Dokładnie. Ojejejej. No to się, to zaraz sobie robimy. Tutaj, nie wiem czy wam też pokazywałem, ale zmieniłem troszeczkę pokój do implantowania, znaczy zmieniłem. A właśnie tylko miałem to zmienić. No to. I dzisiaj już jest. Mogę sobie implantować na poziom 30. Odsłudzę ten książek. Dobra. Teraz zróbmy sobie te płotki. Zostało tylko 4. I musimy sobie jeszcze 2. Zobaczmy sobie 4 patyczki. 2 płotki. Zostawmy i przejdźmy się do rafinerii. Mam się, że to mogłoby w rafinerii, jak tam będę. Znaczy, teraz się to nie pompuje, ponieważ jestem tutaj w domu. A rafineria jednak jest kawałeczek ode mnie. Więc tak mówię, no jest. Jeżeli tam stoi, no to to wszystko się pompuje. Jeżeli tam nie stoi, no to tam się nic nie pompuje. Dzień produkuje, więc tam się przenieśmy. A trafimy na jeszcze jedną esencję, którą będziemy wykorzystywać w Archmagicę. Już mamy dwie. Dobra, tutaj to działa. Spójrzmy, na tego mamy 2843 na 48 tysięcy. Powiem ci, że po prostu tutaj tej ropy braknie, żeby to wszystko produkować, całe te zbiorniki. Ale to tak mówię, to też nie będzie problem, ponieważ my sobie to paliwo sobie przetransportujemy dalej.
tutaj gdzieś poszukamy sobie kolejnych złóż. Może właściwie zrobimy to nawet teraz, żeby wiedzieć, co nas mam tutaj i czego szukać jeszcze. No to później powinno coś jeszcze być. Jakby się ogólnie jakieś większe złoże. Kurze, może nie być większego. Nie wiem, czy znajdziemy jakieś takie drugie małe. Proszę. Tak, to zaznaczymy sobie te wszystkie esencje. Bo naprawdę będą nam potrzebne w sporych ilościach. Te dziury tutaj totalne. Tam coś jest. Przepraszam, myślę, że to może być ta głupia kałuża, która zrobi nam krzywdę. Ale jak nie przetestujemy, to się nie dowiemy. Chociaż nie, tutaj mamy, dobra, mamy kolejny olej. Więc potem się tutaj przeniesiemy z rafinerią. Zróbmy to tak. Olej 2. No, proszę. Esencja 2. Spoko, potem te esencje wszystkie powydobywamy, bo nie będziemy do nich biegać. Au! Dobra. Tego też było jakieś spotkanie z meteorem tego terenu. Jest tak mocno poszarpane. Takie większe złoże tego wszystkiego. To będziemy wkładać takie małe ilości, a ja wolę zrobić to raz, a porządnie. I nie przynosić co chwilę tego całego oprzyrządowania. Ale jak niestety, jak się nie będzie to na to nic nie poradzimy. I będzie trzeba to robić. Właśnie przenosząc wszystko. Ruda saletry. Saletry jeszcze nie potrzebujemy. Będzie raczej potrzebna do Raincrafta, albo Raincrafta, do którego. Później tutaj mamy znowu to stroistwo. Tak, ja tu. To jest dobre, bo nie wiem co. Przeszanujmy. Tam bym nie chciał spać. Czekamy dalej, bo tutaj jeszcze mamy coś, jakąś kałużę. I to jest chyba też olej. Nie mylę, chociaż. O, nie, 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 to nie jest olej. No to zaraz będzie jazda. Totalny wypas. O, jak to mocno bije. Będzie wrócić na pustynię, bo na pustynię tam jest szansa na znalezienie złóż oleju. Właśnie jest taka drobna lipa, że tutaj nie ma tych. Wcześniej trafiłem na te duże złoża. Gdzieś tam kiedyś pod ziemią trafiłem na coś większego, ale to było tylko raz. Zbieramy to. Na 3 pięknie. Cudownie wręcz, że nam dał torbiela atramentu. Do góry, do góry, do góry. Tak, jeżeli już opanujemy Arcmagicę w jakimś tam stopniu, powiedzmy, takim zadowalającym, zajmiemy się właśnie tymi modyfikacjami, typu właśnie... Typu Traincraft, Raincraft. Tymi dwoma. To jest moja wioska na wodzie. Ja się tym odsunę, bo już zaczyna się ciemnić. Nie chciałbym właśnie się na tym narażać na
spotkanie też z tymi wszystkimi ząbiakami i spółką. No. O, czyśmy widział takie ładne złoże? No, pięknie. Teraz sobie to znaczymy i będziemy tutaj stąd pompować wszystko. To wysoko jest? Oj, bardzo wysoko, pięknie. Okej. Tylko jak to wciąga gdzieś głębiej, to tylko tak powierzchniowo jest. A jeżeli powierzchniowo, to i tak tej... Uważam, że jest sporo. Tylko powierzchniowo. Dobra. Zaznę sobie ten punkcik. Olej 2. Chociaż. Nie, nawet. Ja poszedłem w ogóle do kopalni. Tam nie chciałem. Mam wyjście. Właściwie jest tam wyjście, więc jest dobrze. Aha. To był critical hit, więc cudownie. Uważam tą walkę za piękną w takim wypadku. Zmieniamy tutaj, na tym pustkowiu. Ja. Tutaj mamy ładny kanion. Kanion sporo surowców. Przyjaciele już idą do nas. A my siedzimy za nimi. Ups! O ty! Ten mały są przebrzydłe. Z tymi unikiem spotkania z tymi cudaczkami. Mam tylko energię, ale ja z nim się nie chcę spotykać. Tutaj mamy też jakieś dziwne cuda. O, czy była aura? Aura, zgadza się. To też na sobie możemy oznaczyć. No będziemy używali do Tomcrafta. Ja myślę, że te wszystkie modyfikacje po prostu ruszymy tylko po kolei. Żeby to nie było mocno chaotyczne. Tak to właściwie jest w momencie, ponieważ nie robię wszystkiego po kolei, a robię tak trochę z tego, trochę z tego. Niby jedno wynika z drugiego, żeby coś tworzyć w jednym modzie. No nie wiem. Zabląda. Przebrzydłych stworów. Teraz to przynajmniej ekspo nabijemy. Nie ma tego złego, no dobra, nie wyszło. Ile to ma jeszcze życia, co? Łóżki też się przydadzą. O, energetyczne creepery. O! Co ty zrobiłeś? Szybko się do mnie przemieściłeś. No tutaj chyba więcej oleju nie znajdziemy. Więc ją teleportujmy do domu. I prześpimy się. No bo ja też będziemy już kończyć ten odcinek, to spotkanie. Tak, mógłbym jeszcze sobie podsumować ten tydzień, w którym dwa najważniejsze rzeczy, jaką zrobiliśmy, to jest
Przede wszystkim autorafineria. No tutaj zabawa z tymi farmami i wybuch tej koziej komety, jak to się dokładnie nazywało. No i po czym zrobiłem Meteor Shield. Także tutaj pod mój dom już jest w miarę bezpieczny. W miarę, ponieważ no nie jest to w 100% zabezpieczenie. Muszę tylko jeszcze tego shielda ulepszyć, ale to będę robił wszystko po odcinkach. Sam muszę dojść do tego, jak to się robi. No tu też ten teren mamy odbudowany. Nie jest to jeszcze, jak ja bym to widział, tak jak bym chciał, ale zawsze coś. No to tyle, co się wydarzyło w tym tygodniu. W kolejnym tygodniu będziemy się już zajmować typowo zaawansowanymi urządzeniami z Industrial Crafta. Tutaj sobie stworzymy taką, można by rzec, powiedzmy, że mega fabrykę tego wszystkiego. Następnie dokończymy sobie, tak, po końcu zajmiemy się Thermal Expansionem. Też go dokończymy. Będzie rozbudowany na maksa. Będziemy się tym bawić. Zwiększymy chyba też nasze zasilanie. Ono jest niby wystarczające, aczkolwiek od środku głowa nie boli. I czym więcej urządzeń, tym więcej prądu jest pobierane. A tutaj, jak widzicie, te urządzenia praktycznie chodzą non-stop. Tak, farma. A tutaj nam brakuje kłodków. Proszę, nie zauważyłem, zapomniałem o tym. Tak, właśnie tutaj ta farma jedna, tutaj farma druga, bo farma drzew nie chodzi non stop. Ona tylko chodzi, kiedy... Znaczy ona będzie chodzić, kiedy będę potrzebował naprawdę energii. Znaczy, swój, nie? Energii, a drzew. Tak samo tutaj te piece. One w tym momencie są, nie chodzą, ale przy naprawdę rozwoju tego wszystkiego większość piece będzie chodziła non stop. Tak, właśnie ten redstone furnace, electric furnace z industriala. Także tutaj naprawdę będę potrzebował naprawdę sporą ilość energii. No ale to w tym momencie, moi drodzy, to jest wszystko. Więc raz, dzięki za uwagę. Jeżeli wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie film do ulubionych, udostępnijcie go znajomym. Zapraszam was również na moją stronę gier, na mój profil Google+. Gdzie znajdziecie informacje bieżące o tym, co się dzieje. I tak mówię, to już byłoby wszystko na ten odcinek. Więc dzięki za uwagę. Cześć, papa, na razie.